Dobry wieczór, witam Państwa na pierwszej części konferencji prasowej. Jest z nami pan trener Jacek Zieliński. Panie trenerze, dobry wieczór, poproszę o pomocową opinię. No przykro jest niestety, po przegranym meczu jako pierwszy wygłaszasz komentarz. Gratuluję Pogoni zwycięstwa, gratuluję objęcia funkcji lidera, bo to jest w tej chwili naprawdę zespół grający chyba najciekawszą piłkę w naszej lidze. A my no mamy swoje problemy, dwa mecze, 0 punktów, chociaż dzisiaj uważam, gry swojej postawy nie musimy się wstydzić. Oczywiście efekt końcowy i statystyki no nie są powodem do optymizmu, ale długie fragmenty meczu myślę zagraliśmy spokojnie w równy z równym. No i prawda jest taka, że Ekstraklasa nie wybacza takich błędów, jak się popełnia. Najpierw to nie wykorzystana sytuacja Kamila Antonika, bo to była sytuacja chyba na być może otwarcie, ale może i na zamknięcie meczu. A rzut wolny i nasze bierne zachowanie no niestety spowodowały, że wracamy ze Szczecina z długą podróż bez punktów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zachęcam do zadawania pytań. Tak, oczywiście już. Dzień dobry panie trenerze. Jedno pytanie. Jerzy Pawełek, Super Express. Czy ten mecz sparingowy, który graliście w Gniewinie bodajże, o ile nie mylę, w jakiś sposób pomógł panu w przygotowaniach do tego spotkania i w samym meczu? Bo jednak do 76 minuty byliście równorzędną drużyną. Tak jak pan powiedział, to wy mieliście tą lepszą sytuację do strzelenia bramki. Wyciągnął pan jakieś wnioski z tamtego spotkania? No myślę, że ten mecz i długie fragmenty pokazały, że ciągnęliśmy wnioski. Ja mam tego meczu zbytnio nie generalizował. Myśmy grali dwoma jedenastkami, Pogoń grała dwoma jedenastkami. Te lepsze zespoły nie trafiły na siebie w tych jedenastkach, więc oczywiście wynik wysoki poszedł świat, ale myślę, że żebyśmy tą lekcję dzisiaj odrobili, no chociaż tak szczerze powiedziawszy nie do końca. Pogoń jest na tyle klasowym zespołem, że jak nie idzie i z gry, a nie szło dzisiaj z gry, to ma jeszcze dobrych 12 stałych fragmentów gry. No niestety tym nas trafili, chociaż byliśmy na to przygotowani, ale czasami drobny błąd wywołuje lawinę, ktoś później nie domknie, nie dojdzie i no niestety jest jak jest. Ale myślę, że ten pierwszy mecz sparingowy w Gniewinie to bardziej nas służył do tego, że chyba i my i Pogoń poświęciliśmy dużą wagę do stałych fragmentów gry obu zespołów, no bo za bardzo dzisiaj nie mogliśmy się strzelić w Pogoń, jeśli chodzi o stałe fragmenty, oni w nas. No ale trafili nas po stałym fragmencie takim, którego no rzadko kiedy się trenuje, czy tam defensywę rzadko kiedy się przy nim trenuje, więc przeszło do historii to już. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze pytania? Nie widzę w takim razie panu trenerowi. Dziękuję bardzo Państwu, dobranoc. Druga część konferencji. Przypomnę, druga część pomyczowej konferencji prasowej. Jest z nami pan trener Kostel Gniewicz, pani Ania Kretowicz, która pomoże z tłumaczeniem. Panie trenerze, poproszę o pomyczową opinię. Witam wszystko. Ja sobie z jesieci fühlen, so haben sich die Spieler auf dem Spielfeld gefühlt. Tak jak się Państwo teraz czują, tak się czuli piłkarze na boisku. Es war sehr heiß und sehr schweres Spiel. Der Gegner hat tief gestanden. Wir haben natürlich noch nicht den Rhythmus und noch nicht die Abläufe drinne, so wie wir uns das vorstellen. Przeciwnik stał głęboko, nie mogliśmy długo wejść w swoje rytmy, nie mogliśmy wejść w takie swoje przebiegi. Ja, und sie, das hat den Gegner nur darauf gewartet, dass sie einen Fehler machen. Wir haben auch ein paar Fehler gemacht und haben Chancen zugelassen. I przeciwnik czekał tylko na nasze błędy. Kilka faktycznie popełniliśmy i one były niebezpieczne. In der zweiten Halbzeit haben wir dann besser angefangen und haben etwas mehr Druck aufbauen können, weil sich auch unsere Innenverteidiger mehr ins Spiel eingebunden haben, weil wir einfach noch ein bisschen mehr, noch schneller die Pässe gespielt haben, weil wir noch ein bisschen mehr Risiko gegangen sind. Natomiast w drugiej połowie troszeczkę było lepiej. Już wywieraliśmy większy nacisk na przeciwnika, nasi obrońcy środkowi też lepiej pracowali, były szybsze podania i wchodziliśmy w większe ryzyko. Ja, eine brenzlige Situation hat Dante Stipica weltklasse-mäßig reagiert und den Ball gehalten. Też była no, niesamowita sytuacja, kiedy zareagował nasz bramkarz Dante Stipica, udało mu się zatrzymać piłkę. Ja,
Es war nicht nur Glück, sondern auch Können. To nie było tylko szczęście, ale też umiejętność. Sind dann mit einem wunderschönen Treffer in Führung gegangen. No i piękną bramką przyjęliśmy prowadzenie. Ja, und mit der Verletzung von Kamil Rigas kam natürlich Hektik und Unruhe auf. Natomiast przez kontuzję Kamila Rigasa pojawił się niepokój, hektyka. Ja, wir haben dann Glück gehabt, beziehungsweise der Schiedsrichter hat so entschieden, wie er entschieden hat und noch das zweite Tor gemacht und dann letztendlich, ja, ich sage nicht verdient, aber wir haben gewonnen. Das ist das Ziel im Fußball. No i mieliśmy też szczęście, ponieważ sędzia podjął taką, a nie inną decyzję. Potem strzeliliśmy drugą bramkę i na koniec, no nie powiem, że zasłużenie, ale wygraliśmy, a w piłce liczy się przecież wynik. Um ehrlich zu sein, wäre mir lieber eine Niederlage. Żeby być szczerym, mogę powiedzieć, że wolałbym porażkę. Denn Kamil Rigas hat sich schwer verletzt. Ponieważ Kamil uległ ciężkiej kontuzji. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. I nie wygląda to dobrze. Wenn man das gegenüberstellt, das tut mir unheimlich leid für ihn, für die Mannschaft natürlich auch. Deswegen ist auch die Stimmung entsprechend, sage ich jetzt mal, etwas gedämpft. I kiedy zestawimy ze sobą te fakty, to muszę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro i w stosunku do Kamila, w stosunku do całej drużyny, stąd też nastrój też jest przytłumiony. Also wenn ich die Gesundheit dem Ergebnis eintauschen könnte, ich würde es machen. Ich glaube, die ganze Mannschaft würde es machen, aber es ist wie es ist. Wir jammern nicht. Wir sind natürlich mit dieser Situation, was ihn angeht, sehr traurig und auch nachdenklich im Moment. Gdyby można było zamienić zdrowie na wynik, to zrobiłbym to i myślę, że cała drużyna by tak zrobiła, no ale nie jęczymy. Sytuacja jest jaka jest, natomiast jesteśmy bardzo smutni. Das ist von der menschlichen Seite aus gesehen, von der professionellen Seite ergibt sich natürlich für den einen oder anderen Spieler jetzt eine neue Möglichkeit. To jest jakby ta strona ludzka, natomiast od strony zawodowej dla innych piłkarzy wynikną stąd szanse, możliwości. So ist das Leben. Und wir sind gut bedient heute mit dem Sieg. Und wir werden jetzt etwas durchschnaufen und dann uns auf das nächste schwere Spiel wieder entsprechend mal fokussieren. Und ja, hoffe, dass wir dann ja, erfolgreich sind. No, takie jest życie. Dobrze się stało, że wygraliśmy. Teraz weźmiemy głębszy oddech i będziemy się przygotowywali do kolejnego trudnego meczu. Taka jest w tej chwili sytuacja. Dziękuję bardzo.